Bardzo proszę o potwierdzenie gotowości do Klub Radnych Platformy. Jeszcze nie gotowy, czy już gotowy? Pan przewodniczący? Pan przewodniczący stawowy, gotowi? Gotowi. Klub Prawo i Sprawiedliwość, gotowi? Gotowi. Przyjazny, gotowi, niezależni, gotowi. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. I... Dobrze, ale najpierw te, wiesz, formalne rzeczy. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc i nie przeszkadzanie koleżankom i kolegom radnym i nie tylko. Bardzo proszę, proszę o sprawdzenie, przygotowanie sprawdzenia obecności. Bardzo proszę Państwa radnych o udział w sprawdzeniu obecności. Bardzo proszę Państwa radnych, tu jakiś problem mamy u Pani Tatary, bardzo proszę, w pierwszym rzędzie. Szanowni Państwo, jeszcze tu poza terminalem Pani Radnej Tatary. Mamy jeszcze jakieś problemy? Jeszcze czekamy, bo tutaj jakiś problem techniczny jest. Bardzo. Mamy już w porządku, Pani Radna, czy jeszcze nie? Aha. No dopiszą, ale wolałbym, potem będą wprowadzenia i tak dalej, więc wolałbym, żeby było technicznie to w miarę sprawne wszystko. Jest już, tak? Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych bierze udział w sprawdzaniu obecności? Pan radny Kalita? I owszem. Czy ktoś jeszcze? Zamykamy, proszę, listę. Nieobecna Pani Grażyna Fiałkowska. No tak, to jest. Jest, czyli obecna. Pan Rafał Komarewicz. I tu rzeczywiście nieobecny. Pan Adam Migdał. No widzicie, Pani Katarzyna Pabian jest, a jakby jej nie było. Czyli te wszystkie osoby poza Panem Komarewiczem, bo jego zdaje się nie ma, tak? Jego nie ma, są obecne. Szanowni Państwo, skasujmy to i zróbmy jeszcze raz, dobrze? Bo coś być może było... Wszystko jest okej, okay. Tak, dobra, to poprawione, czyli jest okej. Okay. Szanowni Państwo, otwieram 95. Zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam, nie ma zastępców prezydenta, ale Pana Sekretarza, Pana Skarbnika oraz urzędników Miasta Krakowa. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, w szczególności młodzież z drugiego Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji w Krakowie, Gimnazjum nr 77 w Krakowie, Gimnazjum nr 36 w Krakowie oraz Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana z realizującego projekt Uczeń Obywatel. Serdecznie witamy młodzież i oklaski. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do spraw formalnych, bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo, 8 stycznia odeszła Pani Barbara Niemiec, legenda małopolskiej Solidarności, nauczycielka akademicka i pedagog, współpracownica niezależnych mediów, współpracująca z samorządem miasta Krakowa.
za zasługi dla wolności, prawdy i sprawiedliwości została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i medalem niezłomnym w słowie. Uczcimy pamięć tej wspaniałej, dzielnej, zasłużonej osoby minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję Państwa radnych, że stenogram i protokół z 92. sesji, to jest 4 grudnia, jest do wglądu w Kancelarii Rady, pokój 201. Czy do protokołu z sesji 90. z 20 listopada są uwagi? Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Szanowni Państwo, przypominam o wniosku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacji na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Informacje międzysesyjne, Szanowni Państwo. Po pierwsze, informuję Państwa, że do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma. Po pierwsze, Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą z dnia 3 stycznia 2014, która orzeka o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miasta z dnia 4 grudnia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części dotyczącej zapisu paragraf 1 ustęp 1 punkt 2 litera M. Rzecz dotyczy specjalnego podatku dla nieruchomości, w których są stołówki. Szanowni Państwo, Radni Miasta Krakowa, na Państwa skrzynki e-mailowe zostało przesłane oświadczenie podatkowe za rok 2013. Oświadczenie należy wypełnić w sytuacji, gdy w 2013 roku uległ zmianie identyfikator podatkowy z PESEL na NIP na przykład. Wypełnione oświadczenia, to chodzi o oświadczenie podatkowe, proszę złożyć do Sekretariatu Rady Miasta do 15 stycznia. To jest ważne w związku z rozliczeniami i nie tylko, które będziemy robili. Informuję także Państwa radnych, że w Sekretariacie pokój 202 są do odbioru identyfikatory postojowe na rok 2014. Jednocześnie informuję, że warunkiem ich wydania będzie zwrot identyfikatorów za rok 2013. Kolejna sprawa. Informacja na temat skarg. Od ostatniej informacji na 94. sesji Rady Miasta z 18 grudnia wpłynęło 6 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady, która zadecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Teraz informacje co dotyczące porządku obrad. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał. 1607 wyrażenie zgody Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa na nieodpłatne umieszczenie herbu. 1608 wyrażenie zgody Marianowi Dworakowi prowadzącym działalność gospodarczą na nieodpłatne umieszczenie herbu miasta. 1610 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1616 wysokość i zasady ustalania oraz rozliczenia dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy miejskiej. 1683 skarga na działanie zarządu budynków komunalnych. 1603 skarga na działanie prezydenta. 1604 skarga na działania prezydenta. 1605 skarga na działania prezydenta miasta Krakowa. 1611 ustalenie kierunków działań dla prezydenta dotyczące dobrej, bezpiecznej edukacji w gminie miejskiej. 1614 przeprowadzenie konsultacji dotyczących udziału Krakowa w staraniach na organizację zimowych igrzysk oraz igrzysk paraolimpijskich. I 1622 przyjęcie programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom gminy miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. Informuję Państwa, iż na podstawie paragrafu 34 ustęp 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, to jest 5 radnych lub prezydenta zawierający uzasadnienie złożony najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Informuję, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta według druku 1622, to jest przyjęcie programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom gminy miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania. I teraz sprawy porządku obrad. Czy
w sprawie, czy prezydent komisji lub grupa pięciu radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian do porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut. W imieniu pana prezydenta nie ma nic, w imieniu komisji? Grupy, to za chwilę. Jeśli chodzi o grupę radnych, w imieniu komisji nie ma nic, w imieniu grupy radnych zaraz będziemy zbierać. Po pierwsze, ja chciałem wprowadzić do porządku obrad i rozpatrzyć jako sprawę nagłą projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sprawa państwu jest znana, musi być ze względu na przepisy przez radę rozpatrzona. Uprzejmie państwa proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1629 w tej sprawie. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, pan radny Urynowicz, bardzo proszę. Jeszcze pani, tak, zaraz, to pan Urynowicz, potem pani radna. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej proszę o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 1630 o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczących koncepcji organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku. Ten projekt jest jakby uzupełnieniem dokumentu przygotowanego przez naszych kolegów po prawej stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Pani Barbara Nowak, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałam prosić o zdjęcie z porządku obrad druku 1611 w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących dobrej i bezpiecznej edukacji w gminie mieście Krakowie. A to dlatego, że pan prezydent Matusz na wczorajszej komisji edukacji poprosił mnie o przeniesienie procedowania tego druku. Widzi możliwość rozmowy na temat powrotu stołówek szkolnych na przykład i dlatego zaczynamy rozmowy, zaczynamy dyskusję. Proszę o zdjęcie tego druku aż do czasu, kiedy na sesji będzie mógł z nami rozmawiać pan prezydent Matusz. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku 1611. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan radny, bardzo proszę, pan radny Pietrus. Też rozumiem wniosek do porządku. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku 1396 grupy radnych, przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska. Dziękuję. Zdjęcie w sprawie miejscowego planu Myśliwska. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Myśliwska. Myśliwska. Dobra. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę. W takim układzie mamy cztery wnioski dotyczące porządku obrad. Wniosek pierwszy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały do druku 1629 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Przypomnę, rzecz dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Nie, to jest wprowadzenie do porządku. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. Szanowni państwo, jako rada mamy obowiązek zająć się tym tematem i tyle. Ale mówimy o wygaśnięciu mandatu, panie radny. Pierwszy punkt dotyczy wygaśnięcia mandatu. No, szanowni państwo, no tak, w sprawie pana Sonika, no jakby tak mówiąc w skrócie. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Kto, czyli zamykamy. Proszę wynik o wprowadzenia. 31 za wprowadzeniem, brak przeciwnych, 6 osób wstrzymało się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejna sprawa to jest projekt grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad, czy wniosek grupy radnych, projektu uchwały według druku 1630, przepraszam, to jest projekt klubu radnych Platformy, o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących koncepcji organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w 2022 roku. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik.
28 za, brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się. Rada, wydruk, tak, bardzo proszę. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Proszę. No jakie są krzyki, za chwilę świnka pójdzie w ruch. No, tak to po świętach i po Sylwestrze jest. Panie radny, świnka już wymaga nakarmienia i bardzo proszę to wziąć pod uwagę. Szanowni Państwo, to żeśmy wprowadzili. Kolejny punkt to jest wniosek pani radnej Nowak o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w druku 1611. Rzecz dotyczy ustaleń kierunków działania dotyczących dobrej i bezpiecznej edukacji. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Jest, rozumiem, wniosek wnioskodawców, więc no uszanujmy. Kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 40 za. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada zdjęła ten punkt z porządku obrad, bardzo proszę. I kolejna sprawa, wniosek grupy radnych o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Myśliwska. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie słyszę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących. Rada zdjęła ten punkt z porządku obrad. Szanowni Państwo, teraz odbędzie się dyskusja na temat wniosków, na temat interpelacji, przedstawienia interpelacji. Potem w pierwszej kolejności chcę zrobić sprawę projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności mandatu i głosowanie w tej sprawie, a potem pójdzie cały ciąg innych spraw. Także prosiłbym, żeby to uwzględnić w swoich planach. Dobra, tak.